Serca wolne od uzależnień i przemocy. Pod takim hasłem zorganizowano w Płońsku happening 1 czerwca, w którym wzięła udział młodzież szkolna. Najpierw odbyły się prelekcje prowadzone przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Tematyka obejmowała m.in. szkodliwość narkotyków, dopalaczy, alkoholu oraz to, co wzbudziło ożywienie słuchaczy, odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży. Młodzież bardzo fajnie zareagowała i chętnie włączyła się w odbywający się w Płońsku happening. Byli to nie tylko uczniowie szkół licealnych, szkół ponadgimnazjalnych, ale również dzieci ze szkół podstawowych, zerówkowicze. Dzieciaki fajnie zareagowały, skandowały hasła antydopalaczowe, mówiły zdecydowane nie przemocy i uzależnieniom. Dyrektorzy szkół bardzo chwalili przygotowany happening przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta oraz Powiatową Komendę Policji. Takie zamanifestowanie przeciw uzależnieniom, przeciw pokusom, które czyhają na młodzież każdego dnia. Współczesny świat jest trudny, jeśli chodzi o funkcjonowanie młodzieży, tak? Czeka na nich dookoła wiele pokus. Bardzo budujące były postawy młodzieży, która z powagą nawiązywała w wypowiedziach do tematów happeningu. Żeby jak najwięcej czerpać z życia i przeciwstawiać się tym wszystkim, co staje na naszej drodze do szczęścia. Narkotyki, alkohol i różne uzależnienia. Używek jeszcze nie brałem, ale no i myślę, że chyba nie będę tego brał. Według mnie no to bardzo szkodzi zdrowiu i życiu. O 9:00 uczniowie wszystkich szkół w Płońsku wyszli z transparentami na ulicę, protestując przeciwko uzależnieniom. Jednocześnie promowali życie bez uzależnień. Parafrazując przysłowie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym w dorosłości trąci, jest jak najbardziej na miejscu.